Cześć i witajcie, z tej strony Kamil Lenz, witam na kolejnym siwym vlogu w moim wykonaniu, a dokładniej witam was z mojej kanapy i dawno nie było żadnego materiału z tego miejsca i w sumie jest to pierwszy vlog właśnie z tej kanapy. A dlaczego? A dlatego, że dzisiaj jest wyjątkowa okazja, zresztą wy wiecie jaka jest specjalna okazja po tytule, dlatego już nie zaczynam tego tematu, do którego przejdziemy za chwilę, ale zanim to chciałbym, żebyście zostawili łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej vlogów w moim wykonaniu, także pamiętajcie, że jeżeli ten czerwony przycisk dalej jest u was czerwony, to walnijcie w niego tak, żeby był siwy jak moje włosy, a także dzięki temu możecie znaleźć się na liście ostatnich subskrybentów. Dziękuję mordeczki za to, że jesteście. A teraz już bez zbędnego przedłużania przejdźmy do głównego wątku tego vloga, czyli do poznania mojej dziewczyny, która za kamerą już stoi i trochę się stresuje. Nie ma co się stresować. Ja nie gryzę, tym bardziej moi widzowie nie gryzą, więc zapraszam tutaj do mnie i możecie poznać Karolinę, która jest moją dziewczyną. Tak, hejka, i już pewnie jak się domyślaliście, bo niektórzy pisali, że głos za kadru, asystentka bądź pani operatorka to jest moja dziewczyna, i tak, mieliście rację, to jest właśnie ta sama osoba, która pomagała mi nagrywać niektóre filmy, a także zadawała pytania w ostatnim vlogu, więc możecie ją teraz poznać i co, na spokojnie, nie warto się stresować, ja też trochę się stresuję, chociaż po mnie tego nie widać, bo ja już występuję któryś raz przed kamerą, a jednak to jest pierwszy raz Karoliny przed kamerą, więc no rozumiem jak to może być, dlatego napiszcie jakiś miły komentarz tam na dole, a także pamiętajcie, żeby strzelić łapeczkę w górę dla Karoliny oczywiście. O, widać, że dziewczyna youtubera, bo potrafi, a subskrypcja, potrafisz tutaj wyszulić od widzów? O, tutaj jest subskrypcja, więc widać, dziewczyna youtubera wie co jest 5. Ale na dzisiaj przygotowałem dla nas pytania, które zadawali moi widzowie na moim Instagramie, którego mam na moim czole, wpadajcie oczywiście. I jak myślisz, są to łatwe, trudne, średnie, ciężkie pytania, jakie wybrałem? Jak myślisz? No pewnie pół na pół. No prosiłem widzów, żeby zadali pytania na rozluźnienie, coś łatwego, i no wybrałem takie pół na pół. Dlatego zacznijmy od pierwszego pytanka, ale bez podglądania. Patrzcie, skumaniec już podgląda. Pierwszy ten, a już oszukuje tutaj. Ale dobra, zacznijmy od pytania, ile się znamy? Czyli coś prostego na start. Znamy się 6 lat w sumie. No 6 lat się znamy i znamy się od momentu, kiedy poszliśmy razem do szkoły, chodziliśmy razem do technikum, a także byliśmy w jednej klasie, więc całkiem sporo czasu już minęło, no ale tak się poznaliśmy i znamy się do tej pory, tak. I myślę, że to w sumie tyle, jeżeli chodzi o to pytanie, czy coś jeszcze chciałabyś dodać? Nie, chyba tyle. No chyba tyle, bo w sumie tutaj nie ma co rozwijać, ale dobra. Kolejne pytanie. Oj, jakiś tutaj chłop to zadał, nie dżentelmen widać, a dokładniej ile mamy lat? No ja mam 21 lat, ale kobiet się nie pyta o wiek, no panowie, trzeba być dżentelmenem, ale oczywiście zdradzę wam, ile Karolina ma lat, bo jesteśmy równi wiekiem, czyli dokładnie urodziliśmy się w roku 2000, no. Tak, więc mamy po 21 lat, teraz 22, czyli że ten rok szybko przeleciał, nie? To w sumie dobrze, ja się cieszę, że ten rok przeleciał, bo szkoda gadać nawet, ale dobra. Chodźmy w takim razie do kolejnego pytanka, a dokładnie ile jesteśmy razem, czyli już takie typowo związkowe pytanie. No, to no jesteśmy razem 2,5 roku. No, znamy się w sumie 6 lat, nie? To jest ciekawa historia, jesteśmy prawie 3 lata razem, więc połowa tego ile się znamy, i w sumie zaczęliśmy coś z sobą kręcić pod koniec trzeciej klasy i w klasie maturalnej już byliśmy razem, no więc to jest ciekawa historia, w sumie możemy wam ją opowiedzieć, ale myślę, że na to przydałby się specjalny odcinek, więc jeżeli chcecie taki materiał, to również piszcie w komentarzach i wtedy nagramy taki odcinek, i to myślę, że na razie wystarczy. Czy coś chcesz jeszcze dodać? Nie, no chyba jak będzie odcinek właśnie specjalny taki pod to, no to tam... Widzicie, szefowa zadecydowała to, ja już nie dopowiadam, ja chciałem wam zdradzić teraz, ale musicie pisać, że chcecie taki materiał. A ty nie podglądaj mi tutaj, bo widzę to. A dobra, przechodzimy do kolejnego pytania. A dokładniej, czemu tak późno cię pokazałem? Kurde, pytanie do mnie, no. I pytanie z cyklu tych trudnych pytań. No, czemu tak późno? No bo... W sumie ja jak coś planuję, to planuję z wyprzedzeniem i te plany są naprawdę ciekawe, jakieś pomysły zbieram i tak dalej. Tylko, że zaplanuję coś, przekładam na później, na inny czas, na lepszą okazję i tak dalej. I tak było z tym
Tylko także pamiętajmy, że od roku nagrywam z kamerą, przed kamerą występuję, więc to jest coś innego, ale planowałem od pierwszego dnia właśnie pokazać swoją dziewczynę, żeby pojawiała się, tylko że to tak przekładałem i teraz jest odpowiedni moment, więc ty zresztą wiedziałaś o tym, a widzowie się teraz dowiedzieli, dlaczego tak późno. Czy późno? Nie wiem w sumie, chociaż no jesteśmy niby długo razem, ale jednak pamiętajmy o tym, że rok nagrywam przed kamerą i występuję. No to nie jest aż tak późno. Niektóre plany czekały nawet 2-3 lata na realizację, więc proszę tutaj nie przesadzać. Czy byłem po prostu planem? Nieprawda, nie mów tak, bo widzowie to źle odbiorą. No, proszę tak nie mów. Się wstydził. Tak samo jak ty dzisiaj przed odcinkiem. No przed odcinkiem było taka, no właśnie, taka była, teraz już tutaj mnie dojeżdża. Widzicie widzowie. No dobra, kolejne pytanie. A kolejne pytanie, czy mieszkamy razem? To może ja odpowiem. Nie. No nie mieszkamy razem, bo jesteśmy jeszcze młodzi, ale myślę, że za kilka lat będziemy, tak, będziemy mieszkali razem, po prostu w przyszłości będziemy mieszkali razem, co logiczne w sumie i tyle, jeżeli chodzi o to pytanko, no na razie nie mieszkamy, w przyszłości będziemy, kiedy? Czas pokaże. No. I tyle. Lecimy na kolejne pytanie. I szczerze, widzowie zbyt łatwe pytania zadawali. Jakbym ci zadał pytanie, to byłoby naprawdę trudne. Więc jeżeli chcecie. To jest pytanie takie do nas w sumie i o nas. Ale nie, ja takie wiesz, bym ci bardziej spicy, takie wiesz, takie mocne pytania zadam. Okay, więc widzowie, jeżeli chcecie taki odcinek z ciężkimi pytaniami, to piszcie w komentarzach, koniecznie. Wtedy by było z jakąś nagrodą albo karą, że wiesz, musisz odpowiedzieć, albo będzie kara. Okej. Okay. To może być ciekawy materiał. Ale dobra, przejdźmy dalej. Widzę, że bardzo szczęśliwa jesteś na ten pomysł. Ale dobra, czy będziesz pojawiała się na filmach? Częściej, czy w ogóle, czy nie będziesz? No jak będziemy razem coś nagrywać, w sumie zazwyczaj nagrywamy razem, no to będę się pojawiać po prostu. No, na vlogach będziesz się pojawiała, po prostu niekoniecznie może jakoś na pierwszym planie, ale zawsze będziesz, jeżeli będzie jakiś vlog, jeżeli będzie bardziej z tobą, to wiadomo, że będziesz, no bo ktoś też musi nagrywać mi to, pomóc mi, wiadomo, ale oczywiście też planujemy pewien film, który będzie czymś nowym na moim kanale, a dokładnie jeszcze w tym miesiącu, pod koniec, będzie naprawdę gorąco, jeżeli chodzi o materiały i będzie naprawdę coś ciekawego. Jak oceniasz ten nasz pomysł? No jest ciekawy. Miejmy nadzieję, że realizacja też wyjdzie fajnie, bo mamy w głowie fajny plan, ale z realizacją może pójść różnie, więc oby to wypaliło, bo może być ciekawie. Ale także nie wykluczam żadnych materiałów gamingowych z tobą, bo ty lubisz w sumie gry, lubisz ograć, popatrzeć jak gram, tak, ale w sumie na przykład GTA bym cię nauczył grać. Udałem ci w sumie chyba tylko 2-3 razy grać i w sumie to próbowałaś i to jeszcze na konsoli, to nie to samo, nie? No więc to jest fajny pomysł. A, no to może raz, ale taka nauka to byłoby coś ciekawego. No to możemy takie materiały także tworzyć, to byłoby coś na pewno śmiesznego dla mnie, dla widzów też. Dla mnie też. Dla ciebie też pewnie. Ale zobaczymy, czas pokaże, a ja pokażę wam teraz kolejne pytanie. A dokładniej, czy masz zamiar zakładać kanał? Ciężkie pytanie w sumie. Czy nie planuję zakładać kanału? Będę się po prostu pojawiać tutaj u Kamila na kanale, więc będziecie mogli mnie zobaczyć. Okej, to jest w sumie ciekawe, ale gadaliśmy o tym kiedyś i ja wiem, że byś raczej nie chciała, ale Karolina będzie się pojawiała oczywiście u mnie, a także na swoim Instagramie, którego ma tutaj na swoim czole. Zapraszamy serdecznie. Czy Kamilos jest dobrym chłopakiem? Takie widzowie zadali pytanie. Ja mam najlepszym. O, wcale nie wymyśliłem tego pytania na poczekaniu. Ale no, miło, miło, bardzo miło. Ale dobra, przechodzimy w takim razie do ostatniego pytanka. No już podglądasz, to już pewnie wszystkie widziałaś. Ale ostatnie pytanie jest następujące. Jak do mnie mówisz najczęściej? Czy po pseudonimie, czyli Kamilos, czy po imieniu, czy jak? Czy mówię w sumie różnie, ale zazwyczaj po imieniu. Kamilos w sumie, no czasem zdarza się. Zdarza się, no. No zdarzyło się, ale w sumie jak już to Kamil? No zdarza się, że po prostu mówisz mi po pseudonimie, ale najczęściej jest po imieniu. I w sumie tak teraz pomyślałem, no, że nie mówiłaś do mnie po tej drugiej ksywie, która jest taką w miarę nową ksywką. Że siwy, no. No, ale w sumie lepiej. Wyobraź sobie, dzwonisz przez telefon i o, co tam siwy? Coś ten albo do kogoś mówisz, jadę do siwego. To brzmi jakbym ci coś sprzedawał albo był jakimś kurde cudzołotnik. To dobrze, że tak nie mówisz. Lepiej to zostawić w spokoju. Ale to było ostatnie nasze pytanko i jak ci się podobało? No
było tak. Przed kamerą taki pierwszy występ. No na początku zestresowana ten, ale widzę, że się rozluźniłaś, więc bardzo dobrze. Nie przesadzaj. Będą jeszcze tym bardziej stresujące odcinki, mi się wydaje. Ale póki co to by było na tyle. Ze mną oczywiście była Karolina i będzie się pojawiała teraz częściej na moim kanale, z czego ja się cieszę. No i super. Ale póki co to by było na tyle z tego siwego vloga. Jeżeli chcecie więcej materiałów tego typu, to pamiętajcie, żeby strzelić łapeczki w górę. Zostawcie... Ile chcesz łapeczek w górę, żeby się pojawił film z tobą? Nie wiem. No możesz rzucić, widzowie. Dla ciebie to zrobią, dla mnie nie zostawiają łapek. Nie wiem, ile jest taka liczba. Dla mnie nie zostawiają łapek, więc myślę, że za 2 lata będzie magik. Będzie magik, za 2 lata. Nie wiem, 50 tysięcy. Ile? Dobra, zostawcie widzowie 4 tysiące. 4 tysiące łapek w górę dla Karoliny i lecimy z tym dalej. A póki co, my się z wami żegnamy. Nara!